A tu to jak? A jak tu? Jedziemy z Dulerem, z Rulerem na Motoplanet. Dobra, Duler, prowadź. Gdzie ci pasuje? Tam jedź. Kurwa, zawsze jak założę kask, to mi łeb swędzi. Co? Gówno. Jak założę kask, to mi łeb zawsze swędzi. A, to się głową myje, a nie wietrzy. Dobra, jedziemy tutaj. Ja cały czas nagrywam i nic nie mówię. Wczoraj wiało, dzisiaj wieje. Byle by nas deszcz nie złapał. Guler prowadzi do Turku. Samochody nas wyprzedzają. Ludzie zimnioki zbierają. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, wyjadę mu. Pan chce wyprzedzić nas. Dupa. Ale wiać to naprawdę wieje solidnie. A biednemu to zawsze wiatr raczej w oczy i chuj w dupę. Jak to mawiał kapitan Bomba. Panie Duler gazu, panie Duler gazu, jebnijmy piwo w garazu. Wjeżdżamy do agroturystyki Olimpia. Gdzieś tu zaraz będzie widoczne na asfalcie kółeczko zrobione przez prezesa. Gdzie to kółeczko jest? O, jeszcze kawałek. Jest jeszcze kółeczko widoczne? No jest, pewnie, że jest. Na asfalcie, o, kółeczko. A tu jest agroturystyka Olimpia, gdzie Kilek miał poprawiny. Co? Jesteśmy w Motoplanet w Turku, mówię. Tak. Kupiłem szelki. Miałem kupić ochraniacze, ale byłby to przerost formy nad treścią na 125, bo to są takie ochraniacze, takie brutalne, wulgarne ortezy. I stwierdziłem, że dupa. A teraz Rafał będzie mnie gonił. No bo będę zapierdalał. 6 dych to nie będzie schodziło. Rafał, tak? Nie wypierdol się na tych kamieniach. Zakup zrobiony. Spodnie siedzą na swoim miejscu teraz. Z dupy nie zjeżdżają. Fajnie. Przed nami kominy elektrowni w Turku. A my tymczasem jedziemy sobie z Dulciem. Dotarliśmy do Przykony i teraz muszę się dobrze zastanowić, jak to się jechało do tego zbiornika Przykona. Tu się nie, czasami nie skręcało w lewo? No może i nie. Dobra, się raz. Zbiornik wodny Przykona, 1,5 km. Dotarliśmy do zbiornika Przykona. Mam.
że się można wypierdolić, bo niezłe kolejny są. Ale ty pizda, ja pierdolę. Fotomachen! Fotomachen! Naprawdę fajne miejsce. Coś wieje, to on leje. Renia lubi też to miejsce. Ja je lubię. I nie wiem, czy mnie słychać, bo wieje. A do nakręcenia tej sceny nie zdjąłem kamery z kasku. Co chciałeś powiedzieć? Ja też polubiłem to miejsce. Ale zapuszczam. No się kurwa nie! Nie polecaj każdemu, bo zaraz kurwa na ludzi wyjedziesz, kurwa będzie naśmiecone. Bydło na śmieci. Chociaż zobaczcie, o. To prawda. Kurwa nie mogli zabrać tego ze sobą frajerzy. Pamiętajcie, frajerzy, jak zostawiacie coś takiego, jesteście kurwa frajerami, po prostu łapy przy samej dupie popcinać, bo przyjedziecie tu drugi raz i będziecie kurwa narzekali, że jest śmietnik, a to właśnie wy zrobiliście, ci, którzy pozostawili, łapy poobcinać, po prostu przy samej dupie, ja tu przyjeżdżam i ja chcę mieć porządek, więc wypierdalać z tymi śmieciami, bydło. Śmieciarze wypierdalać. A tam nie pamiętam, co było. Chciałem ci pokazać, bo tu jeszcze niedawno była dziura wielka, nie? Już jest zasypane. Że ludzie tu mieszkają, a praktycznie tutaj było wyrobisko już, nie? Tylko, że już jest teraz zasypane. Kurwa, poślizgłem się. A teraz władujemy się. Żeby zobaczyć wielkie sprzęty. Może się uda. Chyba, że ktoś nas wygoni. Ale jak nas wygoni, to po prostu pojedziemy. Głębokie wykopy. O, zobaczymy, czy tutaj nikogo nie ma. Jak nikogo nie ma, to się wbijamy. Chyba, chyba nikogo nie ma, co? Dobra, fotki można zrobić wielkich maszyn. Mieliśmy jechać tylko do Turku, po szelki, po ochraniacze. Ochraniacze nie kupiłem, bo jak mówiłem, przerost formy nad treścią, ubrudziłem się za nie. Ale wbiliśmy się na teren kopalni i tutaj mamy maszyny, które prawdopodobnie już nie będą pracowały. Chociaż nie wiadomo, że są, o kurwa, przeznaczone do remontu. Ale swoim ogromem robią naprawdę wrażenie. Są potężne. Zsyłane na dno wykopu. Pracują po 20 lat pewnie, albo i więcej.
Później może są remontowane, może to sprzedawane. Grząsko. Tutaj. Jeszcze parę fotek strzelimy przy tym wykopie. Chyba nie zdejmuję kasku, bo mi łeb wypiździ. Wyssali z ziemi co tylko mogli i zasypują. Ej, tu bym jeszcze pizgnął 360, ale już mi się nie chce kasku zdejmować. Duler migał mi światłem, nie wiem o co mu chodzi. Chyba chce jechać. Chyba nawet jedzie. O, duler kopie. Duler kopie. Czy pan dostał zgłoszenie, żeby nas stąd wyjebać? Że tak pędził? Czy po prostu jechał, bo jechał? Wieje, ma się na burzę. Nikt się po ulicy nie kręci. Wszyscy się pochowali do domu i oglądają telewizję. Najlepsze jest to, że tutaj nad nami takie chmury, a tam widać z daleka już jest ładne niebo. I w tamtym kierunku jedziemy. Ciekawe, jak to będzie tam dalej. Aż tak daleko nie zajedziemy niestety. Ulica Boczna. No, bo taka Boczna była. Pojechaliśmy po zakupy do Turku, do firmy Motoplanet. O, mięsko. Do firmy Motoplanet. No i wróciliśmy oczywiście okrężną drogą. Wyszło nam jak dotąd 67 km, jeszcze parę kilometrów do domu zostało. Nie uda by nam się wyjechać w tą ładną pogodę. Niestety nad całym kołem są takie złowrogie chmury. Kończymy ten dzisiejszy wyjazd z dulerem do Turku. No ale zapachniało żarciem, aż zgłodniałem. Duler został gdzieś tam. No jedzie duler. Kończymy ten wyjazd z dulerem. Duler się tam czai. O, tam w lusterku go widać. Nie wiem, czego to widzicie. Tu jest. Nie chce się pokazać. Wstydzi się. Rafał, nie wstydź się. O, jest. Jest Rafał. Właśnie jedzie obok mnie. Kończymy dzisiejszy wyjazd. Miało być tylko po zakupy i wyszło jak zwykle. Wyszło 72 km prawie. No ale co zrobić, no w końcu to motocykl. Dobra. No co, tymczasem nara.